Kochani, rozpoczynamy gierki 1 na 1, tak to przynajmniej wygląda, ale fajne pojedynki, myślę, takie bardziej na utrzymanie, tak? Natomiast zobaczcie. Świetnie to było, słyszeliśmy komunikat od trenera. Brawo Guciu, kochani, przypominam, że bawimy się, ja się bawię, natomiast oni ciężko pracują, kochani. Obiekty Groklinu, Grodzisk Wielkopolska, słuchajcie, nieprawdopodobna murawa, słuchajcie, no taki stół to bilarda, jak przed sekundką rozmawialiśmy z trenerem, słuchajcie, tak to dokładnie wygląda, naprawdę jest niesamowita, słuchajcie, mam przyjemność tutaj postać chwilkę na tej murawie, niesamowita konsystencja tej trawy, słuchajcie, utrzymują to na wysokim poziomie, przyjeżdżają kadry Polski, młodzieżowe kadry pracują tutaj, robią zgrupowania. Obiekt naprawdę no, wymagałby jakiejś tam modernizacji. Do niedawna słyszeliśmy, był wystawiany gdzieś, kochani, na sprzedaż, natomiast no, pan Zbigniew Trzymała, który tutaj swego czasu mocno był zaangażowany i swoimi środkami, kochani, no obecnie walczy o zdrówko, gdzieś tam są problemy zdrowotne, panie Zbyszku, życzymy szybkiego powrotu, wiele zdrowia, kochamy pasjonatów sportu, piłkarzy, osoby działające, trenerów, którzy robią to z ogromną pasją, dlatego że życie z pasją jest ciekawsze, słuchajcie, dajcie wiarę, naprawdę jest o wiele, wiele ciekawsze. W tej chwili zobaczcie, Gutek pracuje z kolegą, jak dobrze obserwuje kolegę, myślę, że on, kochani, był z nami razem w Kassel, także mówiła mamcia, że kiedy tutaj przyszli, kiedy przyjechali, sporo kolegów miło się witało z Gutkiem, także to są przyjaźnie, znajomości, kochani, które będą procentować na wiele, wiele lat. Tego wam z całego serca życzymy. Słuchajcie, chcielibyśmy kiedyś wymienić wszystkich trenerów, którzy dużo nam pomogli, abyśmy byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Natomiast musiałbym siąść chyba z kartką w ręku, żeby kogoś nie pominąć, dlatego że jedni mniej, drudzy więcej, ale każdy tam swój wpływ miał na osobowość, na rozwój, na... Patrzcie. Fajne te gierki, słuchajcie. Mamy dwóch na dwóch. Przepraszam, dwóch z jednej strony, dwóch z drugiej. Natomiast, kochani, każdy wychodzi z brameczki, czyli pojedynki jeden na jeden równocześnie na małej powierzchni, słuchajcie. Dobrze to wygląda. Nie wiem, czy z tej strony czasami mniej nie dmucha, słuchajcie, natomiast jeszcze myślę, jak przejdziemy tu bliżej tej bramki, bliżej boiska 2008, myślę, że być może ten wiatr troszkę uda nam się oszukać. Och, trafił Gutek kolegę. Kochani, to jego ulubiona forma aktywności. Tak, mamciu? Na samym boisku, tu gdzie byli wczoraj. Tak, tak, nie przez ośrodek, do końca i w prawo, dokładnie. No, przyjdziecie akurat teraz trenują, no buźka. Słuchajcie, mamcia idzie do nas tutaj z Nadusią i z Kudełkiem. Przypominam, że odwoziliśmy na kadrę Gutka całą rodziną. Słuchajcie, nie mieliśmy za wiele czasu odpoczynku po naszym obozie w Bełchatowie, ale kochani, obóz w Bełchatowie też nie był jakiś tam bardzo mocno intensywny, ani nie był, kochani, bardzo długi, także rozmawialiśmy z Gutkiem spokojnie, jego organizm jest w stanie takie obciążenia przyjąć, kochani, natomiast jakby znacie naszą aktywność, my pracujemy jeden raz dziennie, tak 300 dni w roku. Potem przychodzą, kochani, wakacje, troszkę odpoczywamy. Byliśmy tydzień kompletnie odcięci od grania w piłkę. Może inaczej, mieliśmy być kompletnie, ale coś tam na plaży troszkę się powykupialiśmy. Mieliśmy wspaniałe spotkanie z kadrą U15 Małopolski. No, wśród tej kadry, słuchajcie, kibice Wisły Kraków, którym gratulujemy wczorajszego meczu. Słuchajcie, no powiem wam, że naprawdę piłka jest bardzo przewrotna. Myśmy się przez chwilkę zastanawiali, ile Lech wyłapie od Wisły.
Przepraszam, ile Wisła wyłapie od Lecha po pierwszej połowie, kochani, wyglądało, że się przejadą po klubie z Krakowa. Natomiast nic bardziej mylnego, kochani, odwracają losy spotkania. Zaraz wracam, kochani, trwa przerwa na picie, także za chwileczkę będę. Kochani, zobaczcie, jest już po przerwie na picie, także... Słuchajcie, wzmacniamy aktywność ćwiczenia, kiedy trwa dribbling, to zobaczcie, zewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna, zewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna. Słuchajcie, no, nie ma straconego czasu. Zobaczcie, tam wchodzi mamcia z Nadusią i z Kudełkiem. Natomiast trafimy do pojedynku, macie Kutek. Natomiast jak dobrze widzę, to się chyba w tym momencie pojedynki, kochani, zmieniły, czyli zmieniły się pary. To Guciu technicznie pokombinował, słuchajcie, natomiast myślę, że kolega jest bramkarzem tutaj, także będzie mu ciężko nogami z Gutkiem dryblować. Ach, bawi się dobrze, patrzcie. Ale kilka na aucie jest po odbiorze. Fajnie, bardzo dobrze się te pojedynki ogląda. Gutek próbuje, kochani, freestylem się troszkę pobawić. I okej, mamy teraz zmianę. Natomiast tam mamcia, Kudełek i Naduśka przyszli rzucić okiem na trening brata. Natomiast wiemy, na koniec tego treningu wypijemy szybką kawkę i lecimy, kochani, w drogę powrotną. Przyjedziemy tutaj koło czwartku, piątku, kiedy obóz będzie się kończył. Przypominam, dzisiaj jest poniedziałek i tutaj pracuję cały tydzień, także ze sobą kilka fajnych dni. W trakcie będą zwiedzać właśnie Inea Stadion, będą na stadionie Lecha, będą, kochani, na kręglach, czyli będzie bowling. Świetna kuchnia, w ogóle hotel Rodan tutaj, kochani, na naprawdę bardzo fajnym, wysokim poziomie. Tam chwileczkę byliśmy, słuchajcie, patrzcie. Pojedynki 1 na 1 to ulubiona forma Gutka aktywności. Zobaczcie, będzie chłopak z dalszej odległości próbował przejścia na Gutku. No, nie udało to się. Tych odbiorów też u Gucia sporo. Jest niewygodnym partnerem do pojedynków 1 na 1 Gucio, dlatego że ten jego warsztat jest naprawdę bardzo bogaty. Wynika to przede wszystkim z wielu godzin pracy, z wielu godzin przebywania na boisku z różnymi trenerami, kochani. Pracujemy indywidualnie, pracujemy grupowo, słuchajcie, także poświęcamy wiele czasu naszej pasji. Tak jak mówiłem wam prędzej, życie z pasją jest piękniejsze, jest bogatsze. Wspaniale, kiedy tą pasję dzieli cała rodzina i takie mamy szczęście, tak to u nas wygląda. I Kudełek, i Nadia, Gutek dobrze się bawią, ale naprawdę dają z siebie maksa, kochani, także przyszły wakacje, chcieliśmy w tych wakacjach dać im odczuć w ramach takiej troszkę nagrody, że teraz kolega chyba na szybkości tutaj trafił Gutka, brawo, świetnie. Ale pięknie pracują, naprawdę, bardzo mi się podoba. Po pojedynku piąteczki, kochani, fajny szacunek, jakim chłopcy się darzą, to bardzo fajna, ważna rzecz. Dobrze się to ogląda. Przypominam, ta podali, zobaczcie, jest rocznik 2008. Rocznik 2007, przepraszam, z trenerem Sarkiem i z trenerem Grzesiem. Trener Paweł prowadzi 2-6, natomiast nie znamy tutaj obsady trenerskiej w grupie 2-8.
W każdym bądź razie tutaj po lewej stronie pracują najmłodsi. Natomiast to drugi dzień obozu zgrupowania kadry Polski Futbol Akademii w Groklinie, w Grodzisku. Gdzieś chyba tutaj był kontakt. Biali zaczynają. Będzie zmiana. Uwielbiam patrzeć na te pojedynki jeden na jeden, kochani, i obojętnie, czy one są wygrane, czy one są przegrane, słuchajcie, to są naprawdę bardzo wartościowe rzeczy. Cały czas, kochani, to są rzeczy, które stanowią o sile w przyszłości drużyny, kochani, osoby, które potrafią zrobić przewagę w ataku. Właśnie w pojedynku jeden na jeden to bardzo deficytowy, bardzo poszukiwany, słuchajcie, zawodnik. Do tego jeszcze przegląd, dobry pas, kochani. Muszę powiedzieć, że dobrze to wygląda, natomiast ćwiczenia są naprawdę bardzo mocne, wyczerpujące. Nie wiem, czy wiecie, ale dribbling jako dribbling naprawdę jest bardzo wyciągający energię, co widać na załączonym obrazku. Trwa kolejna przerwa na picie, natomiast zobaczcie, tam pracują osoby od, zobaczcie, od regeneracji tego trawnika, dbania. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę wykonują kawał świetnej roboty.